Dzień dobry, moje kochane panny. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym czytaniu miesięcznym. Czytanie jest oczywiście na maj 2022 roku. Zrobimy sobie tradycyjnie krzyż celtycki i zobaczymy, co nasze karty będą chciały nam tym razem powiedzieć. Pamiętajcie, że są to czytania ogólne i nie będą rezonować ze wszystkimi, więc bierzcie tylko to, co dla was. A jeżeli to czytanie to kompletnie nie wasza bajka, to sprawdźcie, proszę, swój ascendent, Wenus bądź Księżyc. Zachęcam również do zajrzenia do opisu pod filmem. Jest tam kilka ważnych informacji na mój temat, także bardzo proszę, szczególnie moich nowych widzów, zajrzyjcie tam. No i co, pamiętajcie o łapce w górę. Filmy miesięczne wchodzą na podstawie ilości lajków pod filmikami z poprzedniego miesiąca, także im więcej łapek w górę, tym szybciej dostajecie wasze czytanie na kolejny miesiąc. Więc zachęcam, zapraszam, to nic nie kosztuje. Jeżeli macie ochotę, napiszcie komentarz, a jeżeli jesteście tu pierwszy raz i wam się spodoba, to oczywiście zapraszam do subskrypcji. Kochani, jeszcze taka dodatkowa informacja, jeżeli zasady a propos czytań miesięcznych są dla was niejasne, albo no ogólnie coś jest dla was niejasne, dlaczego tak, a nie inaczej, dlaczego o tym, a nie innym, dlaczego tylko to poruszam, a nie tamto, to bardzo was proszę zajrzyjcie do playlisty Ważne informacje i ciekawostki. Jest tam film dotyczący właśnie czytań miesięcznych i tygodniowych, jest tylko jeden, więc na pewno znajdziecie, który mam nadzieję, że rozwieje wszelkie wasze takie wątpliwości i niepewności. Dobra, moje drogie panny, lecimy. Wasze wyzwanie na miesiąc maj. Ósemka kielichów. Co będzie pomagać bądź przeszkadzać? Rycerz kielichów. Co odchodzi do przeszłości? Królowa mieczy. Co jest podstawą tej sytuacji? Dwójka buław. Co macie w głowie, w serduszku? Umiarkowanie. Co przyniesie niedaleka przyszłość? Śmierć. Wasza energia? Siódemka mieczy. Nieładnie. Energia z zewnątrz? Diabeł. Ło, kurczę. Nadzieje bądź obawy. Dwójka kielichów. Wynik bądź rada. Sąd ostateczny. Na spodzie mamy trójkę buław. Ciekawe. Dobra, kochani, lecimy. Wasze wyzwanie na miesiąc maj. Ósemka kielichów. Odejść od kogoś, od czegoś, od jakiejś sytuacji, która wam dłużej nie służy, która już się dłużej nie rozwija. Czujecie, że czas ruszyć w nową drogę, w nowe miejsce, w nowy związek, nową osobę, tak? Cokolwiek. Czas po prostu odejść od tego, co już jest dla was niekorzystne i sięgnąć po swoje marzenia, ruszyć w kierunku właśnie spełnienia marzeń. Co będzie pomagać bądź przeszkadzać? I pomagać i przeszkadzać, bo to wiadomo, że każda karta ma dwie strony. Pomagać wam będzie na pewno wasze serce. Podążanie za głosem serca, za swoją intuicją. Też płynięcie z prądem, nieprzymuszanie czegoś na siłę. No ale przeszkadzać może nadmierny romantyzm, może idealizowanie jakiejś sytuacji, może szybsze bicie serca na widok czyjejś osoby. Zobaczymy. W takim negatywnym aspekcie. Okej, zobaczmy tą ósemkę kielichów. Ósemka kielichów. O, jest paść kielichów, dokładnie. I jest siódemka mieczy. Król kielichów. No kochani, chcecie się ewidentnie wymiksować z jakiejś relacji. Część z was już być może się wymiksowała, ale część z was chce się wymiksować z jakiejś relacji, bo mamy siódemkę mieczy, a siódemka mieczy widzę, że to jest wasza energia, więc coś wam dużo już nie pasuje. Może jest, część z was jest w stałym związku, w związku małżeńskim, albo w takim stałym związku, gdzie faktycznie już budujecie to jakiś czas, ale coś mam wrażenie, że się wypaliło. Część z was być może poznała nową osobę i jest zaoferowana właśnie tutaj jakimś nowym romansem i oszukujecie swojego stałego partnera, partnerkę, część tak
tak dla części z Was to może tak być, a część z Was mam wrażenie, że tutaj się wypaliła jakaś miłość, związek, taka chemia, przyciąganie, wpadł w taki chłód to wszystko, no coś nie jest dobrze właśnie w tym związku i oszukujecie sami siebie być może, że to się da odbudować, że tutaj jeszcze ta miłość wróci, że coś tutaj jeszcze się da zrobić, ale kochani, w głębi duszy wiecie, że tutaj czas odejść od jakiejś relacji, tak? No część z Was faktycznie tutaj może mieć już kogoś na boku, a część z Was po prostu czuje takie zawieszenie w tej relacji, że ona się już dłużej nie rozwija, może gdzieś tam, no wiadomo, w trakcie ewolucji naszej, rozwoju, czasami zdarza się, że pewne aspekty w naszym życiu się zmieniają, potrzeby, wymagania i tak dalej. Czasami tak jest, że po prostu coś umiera śmiercią naturalną, tak? I wygląda na to, że tutaj tak to mniej więcej wygląda. Chcecie się wymiksować po prostu z relacji, chcecie uciec z jakiejś relacji, ponieważ czujecie, że to już czas, że już czas odejść, tak? Zobaczmy tego rycerza kielichów. No, dla części z Was może to świadczyć o tym, że ktoś nowy się pojawił na horyzoncie i chcecie właśnie ruszyć w tym kierunku. Albo po prostu część z Was czuje ten zew taki, że no, czas odejść, czas iść w swoją stronę. Zobaczmy tego rycerza kielichów. Siódemka buław. Dokładnie, zablokowaliście się na siebie. Zablokowaliście się na siebie. No, jest chęć rozpoczęcia nowej przygody, mógł się faktycznie u części z Was pojawić jakiś nowy romans. No, kochani, brakuje tutaj równowagi w tym związku. Mam wrażenie, że też mogły się pojawić jakieś manipulacje, jakieś takie niefajne rzeczy. No i przede wszystkim jesteście zablokowani na siebie. Dla części z Was może chodzić też, że pasja, gdzieś tam namiętność zaginęły w tym związku. Nie kochacie się, nie zbliżacie się do siebie, jest właśnie chłód, jest niefajnie i czujecie, że po prostu nie ma równowagi w tym związku, więc nie ma sensu też go kontynuować, tak? Gdzieś tam zaginął ten romantyzm, równowaga, taka sprawiedliwość w tym związku. Dla części z Was faktycznie tutaj mogła się pojawić jakaś nowa osoba, nowy romans, osoba, która gdzieś tam spełnia Wasze oczekiwanie, która wiecie, powoduje, że Wasza krew szybciej płynie i czujecie się dobrze w tym, z tą osobą i czujecie, że to już czas po prostu rozpocząć jakąś nową przygodę. No i właśnie, co odchodzi do przeszłości, kochani? Królowa Mieczy. Część z Was już podjęła decyzję, że faktycznie chce odejść z relacji, w której obecnie jesteście, a dla części z Was może faktycznie chodzić o ten chłód w relacji. Brak komunikacji, brak otwartości, albo wręcz przeciwnie, kłótnie, zgrzyty, taka ostre rozmowy. No ale przede wszystkim chłód, zablokowane serce, totalnie zablokowane serce. Tu w tej relacji już nie ma miłości, niestety. Nie ma miłości. Nie wiadomo, jakbyście się oszukiwali, po prostu nie ma. No i podstawą tej sytuacji jest czas podjęcia decyzji. Dwójka buław. Konieczność podjęcia decyzji. Konieczność podjęcia decyzji, czy dalej chcecie o to walczyć, czy próbować, czy jednak odejść, czy jednak zrezygnować, czy jednak spróbować z kimś innym, czy jednak, nie wiem, odzyskać radość życia, tak? Sięgać po więcej. Zobaczmy tą dwójkę buław. Ósemka buław. Czwórka pentakli. Królowa pentakli. Kochani, to jest totalna blokada. Blokada na rozmowy, blokada na wszelki właśnie, wszelką namiętność, na przyszłość. Ósemka była w przy czwórce pentakli. Dla mnie to jest blokada w ogóle rozmowy. Tak jakbyście ze sobą w ogóle nie rozmawiali o takich istotnych rzeczach, o przyszłości, o tym, co będzie dalej, o swoim poczuciu bezpieczeństwa. Mam wrażenie, że każda rozmowa przeradza się tutaj w kłótnie, że jest tutaj dużo tajemnic, sekretów. Nie ma kompletnie równowagi w tym związku. A to powoduje, że kolejne takie ciężary gdzieś tam nawarstwiają się na Was, nawarstwiają. Tutaj nie ma tego uleczenia, nie ma pójścia do przodu. Część z Was faktycznie może tutaj mieć sekrety, może partner też ma jakieś sekrety, bo widzę, że tutaj energia zewnętrzna jest diabeł, więc to też nie jest fajna energia. Ale mówię, Was widzę tutaj w energii siódemki mieczy, więc część z Was może też ukrywać jakiś właśnie romans, coś na boku i tu jest wybór pomiędzy dwiema osobami, tak? Pomiędzy kochankiem, kochanką, a właśnie stałym partnerem, partnerką. Albo to jest kwestia po prostu wyboru drogi, że już nie chcecie dłużej gdzieś tam tkwić w związku bez przyszłości, w którym nie ma namiętności, nie ma miłości, nie ma normalnej rozmowy, jest tylko coraz więcej walki, kłótni, bitew, nie? Coraz więcej tajemnic, ukrytych sekretów. Chcecie poruszyć swoją własną drogą. Wy czujecie, że Wasza intuicja Was woła, żeby pójść właśnie w nowym kierunku. I to jest czas podjęcia decyzji, tak? I wygląda na to, że z tą trójką buław na spodzie, że ta decyzja zostanie, kochani, podjęta w niedługim czasie. Być może już, mówię, wewnętrznie część z Was już podjęła tą decyzję, że chcecie się odciąć od partnera.
Dobra, co macie w głowie, w serduchu? No właśnie to umiarkowanie, spokój, cierpliwość, chęć odzyskania poczucia bezpieczeństwa, chęć odzyskania równowagi, chęć płynięcia z prądem. Umiarkowanie dla mnie też jest to podążanie wyznaczoną ścieżką, tym poczuciem, że wasze anioły, góra was prowadzi w jakimś konkretnym kierunku, a wy czujecie, że ten kierunek przygasł, że czas po prostu ruszyć w kierunku czegoś nowego. Zobaczmy to umiarkowanie. Piątka kielichów, dokładnie. Król buław, nie król buław, tylko rycerz buław. O, kochani, ewidentnie chcecie tutaj odejść od stałego partnera. Mówię, dla części z was po prostu wypalił się ten ogień, radość z życia w tym związku. Jest więcej smutku, więcej przygaszenia niż to wszystko warte. I zastanawiacie się, czy warto w to dalej inwestować, tak? To wszystko jest teraz w okresie zawieszenia, ponieważ wiecie, że musicie podjąć jakąś decyzję. I decyzja w gruncie rzeczy już zapadła, tak? Że czas odejść ze stałego związku, ze związku, który się nie rozwija. Część z was może, jeżeli jest to stały związek, to myśli o rozwodzie, o podziale majątku. Jest dużo lęków w was, tak? Czy poradzicie sobie finansowo, czy też nie? Czy ogólnie poradzicie sobie w życiu, czy ta osoba sobie poradzi w życiu, ale zdecydowanie już nie chcecie dalej inwestować w tą relację, bo mówię, czujecie, że czas odejść, czas ruszyć nową ścieżką. Dla części z was, ci, którzy macie dodatkową osobę, że tak powiem, to czujecie, że tutaj właśnie jest wasza inwestycja, że czas zostawić przeszłość za sobą, a zainwestować po prostu w nowy romans, nową miłość, coś, co was uskrzyli, coś, co daje wam energii, coś, co daje wam siły, tak? Dobra, no i co? Niedaleka przyszłość wygląda tak, a nie inaczej. Śmierć. Coś się kończy, coś się zaczyna. Także wygląda na to, że zdecydujecie się na zakończenie. Na zakończenie tej relacji, zakończenie tej farsy, tego czegoś, co tutaj kontynuujecie, nie wiadomo po co, tak? Część z was zdecyduje się na rozwód, na wyprowadzkę, przeprowadzkę. Na pójście po prostu swoją własną drogą. Ale pamiętajcie, że śmierć nie jest niczym złym, to jest naturalny proces. Są związki, które trwają, że tak powiem, do końca, a są takie, które po prostu przychodzą do nas na jakiś czas, żebyśmy się czegoś nauczyli, no i nie trwają wiecznie i taka jest kolej rzeczy, trzeba to zaakceptować. Ale po każdej takiej śmierci przychodzi nowy początek. Każda śmierć przynosi nowy początek i wy wraz z tą śmiercią odzyskacie ten nowy początek, radość z życia, odzyskacie siły, jak Feniks z popiołów po prostu powstaniecie. I to jest zapowiedź właśnie tego nowego początku. Zobaczmy tą śmierć. Możecie to mieć ze skorpionem jakimś do czynienia, nie musicie. Słońce, widzicie? Radość, szczęście. To jest to, co przyniesie wam radość, co przyniesie wam ulgę, co przyniesie wam iluminację. Cesarzowa, w końcu zadbacie o siebie. Zadbacie o siebie, być może zainwestujecie właśnie w siebie, w swoją karierę, w swój rozwój. Ósemka mieczy, mam wrażenie, że to będzie uwolnienie. To będzie uwolnienie. Wychodzicie z tej energii ósemki mieczy, ponieważ czujecie, że to jest tak jakby, że jak zdecydujecie się na tą śmierć, w sensie na to zakończenie tej relacji, to poczujecie ulgę, poczujecie znowu się wolni, poczujecie, że możecie wszystko, poczujecie, że macie ten wiatr w żagle, tak? Koniec czekania, koniec stania, czas decyzji nadchodzi. Być może właśnie ruszenie w kierunku nowego związku, nowej miłości, w kierunku tego romansu, który gdzieś tam dla części z was już się mógł rozpocząć. Jeżeli nie, no to tutaj jakiś nowy romans jest zdecydowanie na horyzoncie. Ale przede wszystkim, kochani, odzyskujecie wy świadomość siebie, świadomość swojego ciała, miłości do samego siebie, swoich granic, swoich pasji, szacunku do samego siebie. Ogromny przełom dla was, także to nie jest tylko śmierć w sensie zakończenia jednego związku i rozpoczęcia nowego rozdziału w życiu. To jest wasza wewnętrzna transformacja. Ta przygaszona panna, która gdzieś tu była taka smutna, niepewna, przydołowana, znowu poczuje, że ma władzę, znowu poczuje, że szczęście jej sprzyja, znowu poczuje właśnie, że to słońce świeci nad waszą głową, tak? Że nad twoją głową, droga panno. Także to jest transformacja przede wszystkim was. Może pojawią się właśnie jakieś nowe pomysły, zrodzicie jakieś nowe pomysły, część z was zechce założyć jakiś własny biznes, jakiś nowy projekt założyć, tak, który przyniesie wam dużo szczęścia. No ale przede wszystkim poczujecie taką ulgę i wolność. No i właśnie, wasza energia, no to jest ta siódemka mieczy, czyli chęć wyjścia, ucieknięcia z jakiejś relacji, wymiksowanie się z czegoś. Część z was może też tutaj
bym powiedziała, oszukiwać właśnie partnera, partnerkę obecnego, ze względu na to, że część z Was może mieć tutaj romans na boku. Siódemka mieczy też może mówić o tym, kochani, że tutaj jest konieczne zrobienie czegoś sprytnie, z głową, tak? Żeby nie postępować pochopnie, tylko wiecie, zrobić coś z rozmysłem. Zobaczmy tą siódemkę mieczy. Dziewiątka mieczy, okej. No, uwolnienie, super. Trójka kielichów. No i nowy początek, zdecydowanie. Tak jak widzicie, uwalniacie się tutaj od jakichś zmartwień, smutków, nieprzespanych nocy. Uwalniacie się od stresu, uwalniacie się właśnie od tego, co Was stresowało, czyli praktycznie właśnie od tego związku. Odzyskujecie radość życia, macie więcej czasu na przyjaźnie, spotkania z przyjaciółmi, imprezki. Mam wrażenie, że dla części z Was tutaj szykuje się sprawa rozwodowa, która też przyniesie Wam taką radość, że w końcu jesteście wolni, że możecie zainwestować w coś nowego, tak? Wasze serduszko pomału się uleczy i tak jak mówię, odzyskacie tą niezależność, spokój ducha, takie poczucie właśnie, że jest dobrze, jest dobrze. Dla części z Was właśnie ten as pentakli może oznaczać właśnie inwestycje właśnie w nowy związek, w nową osobę. Szczególnie mówię, że jeżeli jest tutaj jakiś romans, to może to się przerodzić w coś bardziej stabilnego, no bo skoro uwalniacie się oficjalnie z jednego związku, jesteście wolni, możecie zainwestować w coś nowego. Ale tak jak mówię, przede wszystkim ta zmiana, to zakończenie przyniesie Wam dużo wolności, uwolnienie od stresów, zmartwień i przyniesie więcej czasu dla siebie, na przyjemności, na radowanie się z życia. No i co z zewnątrz? No mamy tego diabełka, kochani. Diabełek może oznaczać koziorożca, z którym macie do czynienia, ale to jest dosyć toksyczna energia. Energia osoby, która... która nie jest fajna, no co tu będę dużo gadać. Diabeł jest obsesyjny, myśli tylko i wyłącznie o pieniądzach albo o fizyczności. To jest osoba, która lubi innych trzymać w szachu, która lubi innych trzymać w zaknięciu. To jest współuzależnienie. Diabeł też może oznaczać, że ta osoba w ogóle miała jakieś uzależnienia, nie wiem, alkohol, narkotyki, cokolwiek innego, że była uzależniona właśnie, nie wiem, od seksu, od hazardu, od czegokolwiek, tak? Ale no, tu jest dużo toksyczności z zewnątrz, także wcale się nie dziwię, kochani, że część z Was decyduje się rozstać z tą osobą. Zobaczmy tego diabła. Królowa kielichów, to może być też ktoś z trygonu wody, rak, ryby, skorpion. Oj, 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 za dużo. Tych za dużo, ale ta pierwsza wypada, to ją wezmę. As pentakli, no i super. No i super, kochani. Dobra. Szóstka kielichów. Kochani, powiem Wam tak, że tutaj właśnie zostawiacie diabła za sobą, a zewnątrz przychodzi nowa energia. Tak jak mówię, ten as pentakli. As pentakli, szóstka kielichów i królowa kielichów. Możecie mieć do czynienia z kimś z trygonu wody, rak, ryby, skorpion, nie musicie, ale wygląda mi to na taki związek z przeznaczenia. Dla części z Was może to być ktoś, kogo już znacie z przeszłości, może ktoś, z kim byliście w związku, a może to być jakiś przyjaciel z dzieciństwa, przyjaciółka z dzieciństwa, albo jakaś dawna miłość, że tak powiem, z okresu, nie wiem, szkolnego, studiów, tak, cokolwiek. I wygląda na to, że ten związek tutaj jest Wam przeznaczony. W momencie, kiedy uwolnicie się tutaj od diabła, od osoby, która, no mówię, nie działała na Was dobrze, która była destrukcyjna, tutaj wkracza związek z przeznaczenia i tutaj Wasze anioły też maczają w tym palce. To jest właśnie przeznaczenie, kochani. Tylko to przeznaczenie, że tak powiem, czeka, aż uwolnicie się z jednej klatki i odzyskacie wolność, tak żeby móc popracować właśnie nad czymś nowym, ale przede wszystkim właśnie też nad pewnością siebie. Więc część z Was już gdzieś tam romansuje z tą osobą i czujecie, że to jest Wasza bratnia dusza, dlatego też to jest takim jednocześnie, może być taki motor napędowy, żeby właśnie zrezygnować z jednej relacji i wejść właśnie w tą, żeby w końcu pozbyć się tego diabła, a dla części z Was może być taka sytuacja, że w momencie, kiedy uwolnicie się właśnie od tej toksyczności, wkroczy w Wasze życie ktoś naprawdę wartościowy, ktoś, kto ktoś z dużym potencjałem, że tak powiem, na przyszłość, tak? Ktoś, kto, no bym powiedziała, że no, jest Wam przeznaczony po prostu. No i co? Wasze nadzieje bądź obawy? No chyba nadzieje. Macie nadzieję na tą prawdziwą miłość, na szczery związek, na prawdziwe takie braterstwo dusz, na dobrą współpracę, na dobre kontakty z innymi. Wy po prostu pragniecie miłości, jesteście spragnieni miłości i takiego związku z przeznaczenia. No i nie chcę tutaj krakać, ale wygląda na to, że coś takiego z zewnątrz tutaj do Was idzie. No i wynik, rada. Jako rada sąd ostateczny mówi, no pożegnaj się z przeszłością, poodcinaj więzy, które Ci nie służą, uwolnij się od tego, co Cię blokuje, ruszaj naprzód, tak? Wybacz
sobie, wybacz innym i po prostu odzyskaj swoją wolność. Jako wynik sąd ostateczny może mówić o rozwodzie, może mówić właśnie o rozstaniu, może mówić o załatwianiu formalności związanych z podziałem majątku, ale mówi też właśnie o uwolnieniu, odcięciu się od tego, co nie służy, uwolnieniu swojego ducha, swojego ciała, swojej energii spod wpływu być może właśnie jakiejś toksycznej osoby. Mówi o zakończeniu jednego etapu po to, by nowy, lepszy mógł się rozpocząć. Zobaczmy ten sąd ostateczny. Rycerz mieczy, dwójka mieczy i dwójka kielichów. Właśnie, król buław. Możecie mieć do czynienia z kimś z trygonu ognia, baran, lew, strzelec, nie musicie. Ale tak jak widzicie, żegnacie ze sobą właśnie jakąś walkę, stres, złamane serce, żale. Kierujecie się głosem intuicji, poznajecie nową osobę i to Was prowadzi do szczęścia. Wygląda na to, że ostatecznie tutaj pożegnacie jakieś niepewności, sprawy zaczną przyspieszać, dostrzeżecie to, czego nie dostrzegaliście wcześniej, uświadomicie też sobie prawdę. Z tą dwójką mieczy to mi się wydaje, że po prostu takie klapki z oczu Wam spadną a propos właśnie sytuacji, w której jesteście i dzięki czemu będziecie w stanie właśnie ruszyć do przodu. Ruszyć do przodu po swoją właśnie prawdziwą miłość, po swoją dwójkę kielichów, czyli po to, czego tak naprawdę pragniecie. Po kogoś, kto Was pokocha całym sercem, po kogoś, kto nie będzie toksyczny, po kogoś, kto Was zrozumie, po kogoś, kto się Wami zaopiekuje, po kogoś, z kim będziecie mieć fantastyczny seks, że tak powiem, będzie ta bliskość, będzie pasja, będzie namiętność, tak? Nie to, co tutaj ten chłód taki, och, nie? Wiecie, o co chodzi. Także wszystko, kochani, idzie w dobrym kierunku, ale oczywiście decyzja zawsze należy do Was i to Wy musicie zrobić ten pierwszy krok w celu uwolnienia się najpierw właśnie z jednej sytuacji, żeby ta nowa, lepsza, przyjemniejsza mogła wejść w Waszą, w Waszą przestrzeń energetyczną, tak? Tutaj pod tą trójką buław jest znowu ta trójka kielichów, czyli szczęście, radość, pojednanie, przyjaźń, zabawa i wszelkie przyjemności gdzieś tam w życiu, tak? Więc w tym kierunku zmierzacie, kochani. W tym kierunku, czekajcie, to było tu, a to było chyba na spodzie. W tym kierunku zmierzacie, w kierunku prawdziwej miłości, w kierunku szczęścia, ale przede wszystkim odzyskania siebie, odzyskania wolności i odzyskania swojego prawdziwego ja, tak? I szacunku też do samego siebie. Z tą cesarzową. Tak jest. Dobra, panny moje kochane, zobaczmy jeszcze kartę wyroczni dla Was, Stali Wisdom of the Oracle, zobaczmy, co tutaj nam jeszcze wyjdzie. Regeneracja. No i na spodzie happy, happy. I patrzcie, jacy będziecie szczęśliwi za niedługo. Widzicie? Jaki uśmiech? I o to chodzi. A tu mamy kartę regeneracji. Dokładnie. Powstajecie jak ten feniks z popiołów. To jest karta śmierci dla mnie, ta regeneracja. Czyli z tych zgliszczów, tu gdzie jest lawa, tu gdzie jest suchość. Zaczynacie odzyskiwać swoją energię. Zaczynacie puszczać zielone listki. Zaczynacie kwitnąć. To jest to. To jest na horyzoncie dla Was. 46 karta, już sprawdzamy, strona 70, odrodzenie, drugie szanse, nowe możliwości, wiadomość ogólna, przed Tobą druga szansa, jakiekolwiek, jakąkolwiek możliwość uważałeś za martwą, została ona przywrócona do życia w bardziej autentycznej, mocniejszej formie. Cokolwiek uważałeś za porażkę czy stratę, zostało w zamian zastąpione czymś lepszym, okazją do silniejszego wzrostu. Odrodzenie jest pewne. Wejdź w nowe życie. Przeznaczenie wypełnia się w nadzwyczajny sposób. I miłość. Świat bazuje na kontaktach i związkach. Nieważne, co straciłeś w przeszłości, czy nawet teraz. Zakończenia są jedynie iluzją. Istnieje życie po śmierci, miłość po stracie. W tym momencie promieniejesz regeneracyjną energią życia, która sprawia, że miłość w każdej formie nie może Ci się oprzeć. To czas, w którym ujrzysz dowody swojego nowego pojawienia się. Czujesz to? Miłość rośnie, by Cię powitać. Idealnie w punkt. Idealnie w punkt, moje drogie panny.
Dobra, to by było na tyle. Życzę Wam powodzenia. Przede wszystkim powodzenia tej regeneracji, tej odrodzenia. No i tej prawdziwej miłości, żeby szybciutko pojawiła się w Waszym życiu. Dziękuję Wam za wysłuchanie. Powodzenia, pozdrawiam i do zobaczenia. Pa, pa.